Cześć, z tej strony Rewind i dzisiaj mam dla Was kilka przykładów mocnych boardów, które możecie złożyć w early game, czyli w stage'u drugim, jako właśnie te boardy, które pozwolą Wam winstreakować i z których później spiwotujecie w jakąś inną kompozycję. I pierwszym przykładem może być board złożony z trzech sentineli i trzech skirmisherów. Gracie wtedy Irelię, Udyra, Olafa i Pajka. Na Irelii możecie sobie złożyć właśnie przedmioty jakieś tankowne, jest naprawdę świetnym tankiem Irelia, a na Udyrze możecie zagrać przedmioty pod AD. Tutaj właśnie na grafice pokazuję jakieś przykłady, ale generalnie myślę, że w tej początkowej fazie gry to mogą być jakiekolwiek przedmioty, jeśli później właśnie zamierzacie iść pod kompozycję pod AD. No i na kolejnych levelach możecie sobie dołożyć albo jakiegoś legionistę, albo asasyna, albo po prostu jakiegoś kolejnego skirmishera. Kolejny przykład bardzo mocnego boardu to jest board złożony z dwóch kanonierów, czyli Tristany i Senny, oraz dwóch knightów, czyli Leone i Poppy. Przy okazji macie też dwóch Helionów. No i na waszej Tristanie chcecie trzymać przedmioty pod AD. Jest naprawdę bardzo, bardzo porządną jednostką, którą możecie grać aż do tej rundy 5-1, gdy będziecie wymieniać board na tego Luciana, czy Afeliosa, czy tam jakąkolwiek inną kompozycję pod AD, którą chcecie grać. Myślę, że bez problemu Tristana do tego etapu gry dociągnie i będziecie w stanie wygrywać, jeśli oczywiście tam będziecie mieli pary i będziecie to ładnie rozbudowywać. Więc myślę, że to jest naprawdę jeden z mocniejszych boardów przejściowych. I możecie też zagrać taki wariant, że macie w early game czterech Helionów, jeśli Wam się zdarzy. To też właśnie później na tym poziomie 5-6 możecie grać właśnie czterech Helionów i tą Leonę i Sennę. Myślę, że to jest naprawdę jeden z bardzo mocnych boardów w early game i bardzo tanich, bo te wszystkie jednostki, no macie 4 jednostki za 1 złota, no i Tristanę. I dopóki nie dostaniecie Lulu, to możecie grać Ziggsa albo Kennena. Kolejny board to jest board złożony z dwóch knightów i dwóch rangerów, przy okazji macie też Forgottenów i możecie itemizować Wayne, która będzie trzymać Wam właśnie też przedmioty pod AD na później. Szczególnie dobre na Wayne jest Huragan Runana i Ginzo Rageblade. Na Nautiliusie możecie trzymać Wasze tanki przedmioty, ale myślę, że trochę mocniejszą wersją tego boardu jest po prostu zagranie go z dwoma kanonierami. Wydaje mi się, że ci kanonierzyści aktualnie są mocniejsi niż rangerzy, szczególnie Wayne i Varus. Mam wrażenie, że te dwie postacie są dosyć słabe w aktualnym secie. No i aczkolwiek całą wersję z kanonierami możecie zagrać, no wtedy jeśli dostaniecie w miarę wcześniej Miss Fortune, wiadomo. No i na Miss Fortune chcecie grać przedmioty pod AP, więc albo może trzymać właśnie MF-ka, Wasze przedmioty pod ATP dla późniejszej Karmy, czy Velkoza, czy właśnie Heimerdingera. Albo możecie też właśnie z takiego otwarcia zagrać ten build pod MF-kę razem z Hecarimem, gdzie właśnie slowrolujecie po MF-kę na trójce. Też mogę Wam powiedzieć, że jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygrać early, nie tylko jakie boardy możecie składać, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku, który całkowicie jest poświęcony temu tematowi. Nagrywałam go w secie 5, ale mało się zmieniło, więc naprawdę myślę, 95% rzeczy, które w nim mówię, są dalej aktualne. Kolejny przykład właśnie boardu przejściowego, jaki możecie grać, to jest board złożony z Soraki i Władimira jako renewerów. Do tego dokładacie Gragasa i Sejuani, co Wam daje Dawnbringerów, Nightbringerów i jeszcze Brawlerów, więc naprawdę macie bardzo dużo synergii tylko dzięki tym czterem postaciom. I właśnie na Władimirze możecie sobie slamować Wasze tankowne przedmioty, a na Sorace możecie slamować przedmioty pod AP. Kolejne kilka przykładów boardu, które chcę Wam pokazać, dotyczą sytuacji, kiedy w tych creepach dostaniecie jakąś jednostkę za 3 złota, co ma miejsce no, w miarę często. I wtedy zamiast je sprzedawać, żeby zrobić ekonomię, to myślę, że dobrą opcją jest często granie tych jednostek, ponieważ są... No zawsze carry za 3 złota będzie mocniejszy niż carry za 1 złota, czy niż za 2 złota. Więc jeśli macie możliwość grania takie jednostki od początku i pasują Wam jeszcze przedmioty na daną jednostkę, to naprawdę myślę, że warto je grać. Więc tutaj macie przykład pierwszego boardu, gdzie załóżmy dostajecie Riven z tych creepów
i wtedy możecie zagrać właśnie do tej Riven, powiedzmy Gragasa i Sejuani, co wam daje dwóch Dawnbringerów i dwóch Brawlerów. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. I później na tym poziomie czwartym, piątym możecie po prostu dołożyć dwóch Dawnbringerów. Tutaj wam pokazałam Kha'Zixa i Sorakę, dzięki czemu macie ich aż czterech. Myślę, że to jest świetny. Właśnie świetny board też przejściowy, żebyście mogli też trzymać na Riven przedmioty pod AD, a na Sejuani możecie te tankowne przedmioty trzymać, albo jak nie na Sejuani, to na Gragasie, to w sumie dużej różnicy tutaj nie robi. Jeśli dostaniecie w early game Yasuo, no to możecie zagrać do tego Sejuani, będziecie mieli dzięki temu Nightbringerów dwóch, dokładacie Gragasa, zyskujecie Brawlerów, jeszcze za Atroxem macie Legionistę, więc no też macie całkiem fajny, solidny board. Później na tych kolejnych dwóch levelach możecie dołożyć po dwóch Nightbringerów i wtedy macie czterech Nightbringerów i myślę, że albo możecie z takiego miejsca w grze właśnie iść pod Yasuo, albo spiwotować w jakąś inną kompozycję. Kolejny board to jest przykład tego, jak dostaniecie Nidali, że też możecie zagrać wtedy w early game trzech skirmisherów. No i to jest pewien wariant tego, co wam pokazywałam na początku, bo macie tutaj trzech sentineli i trzech skirmisherów. Na Nidalce możecie składać przedmioty pod AD. No i na kolejnym poziomie możecie dołożyć jakiegoś Dawnbringera, na przykład Kha'Zixa, to wtedy będziecie mieli Dawnbringerów, asasynów. No, możecie też olać tych sentineli i po prostu zamiast Pajka zagrać Gragasa, wtedy macie trzech skirmisherów, dwóch Dawnbringerów i na kolejnych levelach dokładacie po prostu dwóch Dawnbringerów, żebyście mieli czterech. No i na Nidali trzymacie przedmioty pod AD, na Ireli możecie przedmioty tankowne trzymać. I kolejny przykład boardu, który chcę wam pokazać, to jest board, który możecie złożyć, jeśli dostaniecie z creepów Nunu. Wtedy możecie już no łatwo w miarę dostać Kalistę, dostać Branda i zagrać Abominację. Dokładacie też wtedy Gragasa. Gragas właśnie wam daje Brawlerów razem z Nunu. No i najważniejsze jest to, żeby na każdej z tych jednostek, czyli Nunu, Kalista, Brand, zagrać jakieś po jednym przedmiocie, żeby one poszły na Sajona. No i aktualnie ta Abominacja dostała nerfy, więc to nie jest raczej coś, z czym chcecie zostać do końca gry, więc raczej będziecie z tej Abominacji wychodzić i przychodzić w jakiś inny board, ale myślę, że jako przejściówka w early game i mid game to ta Abominacja może być naprawdę dobrym pomysłem, właśnie szczególnie jeśli dostaniecie ją no, na stage'u drugim. Także to tyle, jeśli chodzi o te boardy mocne w early game, w aktualnym secie 5,5. Zapraszam was na Discorda, na streama, wiadomo, do subskrypcji kanału i zostawienia komentarza i życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia.